Ja już właściwie przywitałem Państwa. Może tylko jeszcze jest z nami tutaj wnuk marszałka Piłsudskiego, pan Krzysztof Jaraszewski. Miał być jemu złożony meldunek, no ale troszkę się spóźnił, dlatego też, ale poprosimy go, niech nam się to wytłumaczy. Chciałem powitać serdecznie księdza Sławomira Żarskiego, naszego przyjaciela od wielu lat, a zwłaszcza po tym wspaniałym kazaniu, ostatnim jego kazaniu publicznym, które wygłosił w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i za co ten prezydent, rezydent, jak go tu nazywa, Grzegorz Braun, wpłynął, że go gdzieś odwołano i schowano na zaplecze. My go przywrócimy. Dziękuję, ojcze, że jesteśmy tu razem. Witam, no wielu jest tu wspaniałych gości. Powitam Jana Pietrzaka, który właśnie od Chicago do Polska i my tam jedziemy i będziemy tu dzisiaj śpiewać z nim razem. Jeszcze. Witam Grzegorza Brauna. To jest kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej w ostatnich wyborach. Zaprosił mnie do przewodniczącenia jego komitetowi wyborczemu. No zrobiłem to bardzo marnie. Rezultat świadczy o tym, że się nie udało. Ale Grzegorzu, ja naprawdę chciałem dobrze. Dziękuję. I przepraszam. O panu Hieronimie Pakulskim już mówiłem. On będzie zaczynał. To nasz przyjaciel od początku, od pierwszych rajdów katyńskich. Bardzo wiele nam pomógł. Dziękujemy ci, Hilku. Jest z nami tutaj jeszcze... Przypuszczam, że jest Marian Kupidłowski. To jest chłopiec, który nakręcił film o rajdzie katyńskim, 13 rajd katyński i który oczywiście nie mógł się być pokazany nigdzie, no bo cenzura jest tak skuteczna w Polsce, tak szczelna, że no nie mógł być pokazany. To telewizja trwa. W ostatni weekend, kto Państwa ogląda telewizję trwa, mógł zobaczyć ten naprawdę dobry, prawdziwy film o rajdzie katyńskim. To właściwie drugi, bo pierwszy Janie Pietraszek z pierwszego rajdu chyba nakręciła. No były jeszcze filmy telewizji Trwam, bo telewizja z nami jeździła już w 2007 roku, bodajże, jak dobrze pamiętam. Ale ja, no chłopcy z telewizji Trwam z tego roku i w tym roku, także mam nadzieję, że będzie informacja szeroka i dobra w polskich mediach, bo to jedyne polskie media, to jest telewizja Trwam, Radio Maryja, nasz dziennik. Innych nie ma, jak się okazuje. Na motocyklistów napadli wszyscy. Po skandalicznej decyzji władz warszawskich napadły i lewicowe, i prawicowe media. Prawda? Konflikt z Rosją jest w ich interesie, nie jest w interesie polskim. My na tę wojnę się nie wybieramy. Ale dzięki temu o rajdzie katyńskim zrobiło się głośno. Moje nazwisko było wymieniane w New York Times, co jest wielkim, prawda, niezwykłym sukcesem. Udzielane wywiadów w telewizji francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej, czeskiej, no bardzo wiele, już nie pamiętam wszystkich, prawda, więc zrobiło się bardzo głośno o rajdzie katyńskim. No i stąd dzisiaj już rozmawiałem z telewizją Polsat, prawda, no, może tym pokażą, może nie wytną tego, co im powiedziałem. No zobaczmy. Dziękuję telewizji Trwam jeszcze. Ja poproszę jeszcze za chwileczkę kapelana tego 15 rajdu katyńskiego, księdza Dariusza Stańczyka, który jest proboszczem w Tobolsku, tam gdzie my jeździmy, parafia Najświętszej Trójcy. Przepraszam bardzo, ale telefon dzwoni do mnie często, dzwonią trochę telefony. Prezydent? Ja chciałbym tylko odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, które najczęściej mi tu zadają, wszędzie ono się przewija. Czy nas Rosjanie do Rosji puszczą? No ja tego nie wiem, ale ja przypuszczam, że oni nie zniżą się do poziomu warszawskiej administracji, że oni zachowają zdrowy rozsądek, wierzę w to głęboko i że przyjedziemy bez kłopotów. Poproszę księdza. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pozwólcie, że w dzień maryjny, sobotni, rozpoczniemy też od modlitwy.
Kościele Trójcy Świętej w Tobolsku jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ciebie, Matko, z Jasnej Góry, z Ostrej Bramy. Matko Boża Kozielska, Katyńska, z wszystkich sanktuariów kresowych. Prosimy Cię na początku startu 15 Rajdu Kapińskiego o opiekę nad nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale w wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.